To twoje popołudnie z Radiem Zachód. Spędźmy je razem. Spędźmy je razem. 15 minut po godzinie 15 zaczynamy audycję Cyberprzezorny. W naszym studiu Grzegorz Boruszewski, nieoceniony ekspert naszego radia. Dzień dobry Grzegorzu. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że ja już się bardziej czuję, jakby to był nasze wspólne studio. No bo w zasadzie jest. Czuję się jako siebie. Co tydzień rozmawiamy o problemach, ale nie tylko związanych z internetem rozmawiamy o tym, jak korzystać bezpiecznie, mądrze, racjonalnie z sieci. Dzisiaj porozmawiamy o plusach i minusach bezpłatnej rządowej aplikacji M-Obywatel. Myślę, że jest to ciekawy temat. Jeszcze o tym nie rozmawialiśmy. Najnowszą wersję 2.0 można pobrać z Google Play lub App Store. Na początek chyba najważniejsze pytanie tytułem wstępu. Jakie funkcje posiada aplikacja mobilna M-Obywatel? No i mówimy w naszej audycji o cyberbezpieczeństwie. I funkcjonalność aplikacji, zanim opowiem rzeczywiście o funkcjonalności aplikacji ma obywatel to chciałbym stanowczo podkreślić, że takich aplikacji, które ułatwiają nam życie, jest już sporo, a będzie jeszcze więcej. I jeśli myślimy o cyberbezpieczeństwie, to musimy przestać myśleć o aplikacji jako o takiej, która. Rozwiązuje jakiś problem, albo świadczy jakąś konkretną usługę. Musimy mm -hmm. o niej pomyśleć jak o przedłużeniu naszych myśli. I teraz w jaki sposób przedłuża nasze myśli, albo nasze ręce wręcz wirtualnie aplikacja Amy Obywatel. Aplikacja Mamy obywatel to jest taki troszeczkę portfel wirtualny, do którego możemy schować nasz wirtualny na przykład dowód osobisty, albo sporo innych dokumentów. Należy też jasno podkreślić, że taki dokument. Na przykład dowód osobisty wygenerowany za pośrednictwem aplikacji Mab obywatel, to nie jest dokładnie ten sam dowód osobisty, który my mamy w tej chwili fizycznie w portfelu, ale pełni on mnóstwo funkcji yy, równoważnych dla dowodu osobistego. Czyli pierwsza funkcja aplikacji obywatel, portfel wirtualny na na przykład dowód osobisty albo inne dokumenty. Druga funkcja mm -hmm. aplikacji obywatel, to jest. Na przykład możliwość zgłaszania na podstawie wizualizacji mapy zdarzeń, które normalnie zgłaszalibyśmy na, pod numerem alarmowym 112. Czyli, jeżeli coś się wydarzyło za pośrednictwem aplikacji Mobywatel, możemy zgłosić takie zdarzenie. Aplikacja ma szereg różnych funkcji, o których cały czas możemy myśleć jako o takim wirtualnym urzędzie załatwiającym mnóstwo spraw jednym, dwoma lub trzema kliknięciami. Pacnięciami palca. I o to chodzi, żeby ułatwić nam codzienne życie. Nie musimy iść do tego urzędu, składać wniosków, pisać podań. To oczywiście wszystko musimy zrobić, ale w łatwiejszy, prostszy sposób. Tak. Siedząc na przykład u siebie na kanapie w domu i wykonując to wszystko, mając aplikację mobilną w swoim telefonie. O tym bardzo teraz szczegółowo powiedziałeś: że to jest dowód osobisty, że to może być też prawo jazdy. Tam możemy sprawdzić swoje punkty karne, odpukać mandaty, e recepty. Historię pojazdu od niedawna można tak, też sprawdzić dokładnie. to też jest ważne jakość powietrza to są takie też udogodnienia zewnętrzne nazwijmy to. Płatności można też dokonać. Tak. E, ważne jest też to, że o tym mówimy jeszcze przed wyborami można sprawdzić swój lokal wyborczy, do którego możemy pójść, jeśli oczywiście chcemy i wziąć udział w wyborach. Ponad 2 miliony osób to już zrobiła. Teraz kolejne pytanie dotyczące ewentualnych naruszeń związanych z wykorzystywaniem tej aplikacji do, nazwijmy to, niecnych celów. Jak działa oszustwo na SMS z wykorzystaniem uh -huh. aplikacji M-Obywatel, bo samo oszustwo nie jest nowością, ale tak. powiążmy to z aplikacją M-Obywatel. A Piotrze, czy masz w domu zmywarkę? Nie mam. Nie masz zmywarki, ale naczynia jakoś tam musisz zmywać. No wiem, jak funkcjonuje zmywarka. A, a gdybyś kiedyś, <grym> tak. gdyby kiedyś, kiedyś zdarzyło się tak, że twój smart dom, przenieśmy się troszeczkę mm -hmm. w przyszłość, mm -hmm. i twój smart dom oto komunikuje ci, Piotrze niewozmywane naczynia, mm -hmm. proszę zmyć naczynia. Co byś zrobił? Wyłączył. Wyłączył smaczkę. To też jest bardzo dobry pomysł. A gdybyś jednak czuł taką potrzebę, żeby te naczynia uprzątnąć, co byś zrobił? No, to zrobił? bym uprzątnął, no, Jak Zabrał, już mu przypomina? Zabrał naczynia i albo zaniósł je do tej zmywarki, albo skorzystał z form tradycyjnych, z naczynia umy. Tak. Ale gdyby smart dom powiedział ci: Piotrze zabierz te naczynia i podążaj za mną, ja ci pokażę, co z nimi zrobić. Czujesz taką potrzebę, żeby podążać no Nie, Nie, domyślałbym się, że to jakiś błąd w systemie, jest coś tam się złego stało. On by mógł na przykład zaprowadzić z nas do kosza na śmieci i tam powiedzieć, żeby wyrzucić. <grym> na przykład. tak zrobić, albo wyrzucić przez okno. I tak dzisiaj działają SMSy. SMS, -y. SMS mm -hmm. który przychodzi do nas i w tej treści SMS-a czytamy: Dostałeś wiadomość w aplikację M obywatel, mm -hmm. kliknij w link. Aby skorzystać z aplikacji, kliknij w link, aby przeczytać ogłoszenie. Dostałeś mandat w aplikacji MOBywatel, możesz go opłacić, kliknij w link. I co my robimy? Nie klikamy w te linki. Nie klikamy, ale niestety niektórzy z nas jeszcze cały czas klikają. I to nie dlatego, że są źli, gorsi albo nie wiedzą, jak się posługiwać, tylko dlatego, że tak działa rutyna i tak cały czas. Postrzegamy internet, jest link, więc nie zdaję sobie sprawy z tego, że ten link może mnie oszukać, tak. a te linki oszukują. I na podstawie tego rodzaju wyłudzeń yy, klikamy, przenosimy się na strony internetowe, które łudząco przypominają albo aplikację M Obywatel, albo Google Store na przykład, z którego rzekomo moglibyśmy aplikację M Obywatel pobrać, mhm. a który w rzeczywistości Google Store nie jest. I teraz jaka jest recepta? Nie pamiętajmy w ogóle, nie, nie skupiajmy się na tych scenariuszach. Znowu, nie uczymy się scenariuszy. Na pamięć, niczego. Tak, tylko jeżeli rzeczywiście istnieje podejrzenie, że pojawił się jakiś problem, że dostaliśmy, czy też pojawiła się jakaś nowa okoliczność, dostaliśmy wiadomość albo zostaliśmy karani mandatem, nie klikamy w ten link, tylko uruchamiamy naszą aplikację MOBWATEL i tam sprawdzamy, że rzeczywiście miało stało. miejsce to zdarzenie, o którym mówi ten SMS. Najczęściej oczywiście coś takiego się nie wydarzy. Porównując do wcześniej przypomnianej sytuacji, jeżeli smart dom nam mówi, że mamy wyrzucić naczynia do kosza, to my jednak staramy się korzystać no ze sprawdzonych robimy, sposobów i naczynia myjemy. Tradycyjnie. Tak. No właśnie, wchodząc na taką fałszywą stronę internetową po kliknięciu w link, który dostajemy SMS-em, najgorsze jest to, że wtedy podajemy dane wrażliwe, czyli Dokładnie na przykład tak. dane logowania i hasła do bankowości elektronicznej, i to jest ten moment przełomowy. Samo wejście na link jeszcze nic złego nie oznacza, aczkolwiek tak. też mówimy, żeby lepiej nie klikać na wszelki wypadek, tylko to, co się może zdarzyć potem, w związku z tym, że podajemy swoje dane. Tytułem wyjaśnienia. No dobrze. Kolejne pytanie, jakby naturalnie wynika z poprzedniego. Czy w takim razie aplikacja M obywatel jest odpowiednio zabezpieczona? Aplikacja jakakolwiek jest tak długo zabezpieczona, jak długo nikt nie znajdzie błędu w tej aplikacji. Każda, każda jedna przeglądarka internetowa, system operacyjny, zarówno ten nasz komórkowy, jak i ten stacjonarny on jest tak długo bezpieczny, jak długo nikt nie znajdzie w nim błędu. Dlatego też cały czas gorliwie namawiam do tego żebyśmy korzystali z jakichkolwiek systemów teleinformatycznych w tym momencie, w którym uznamy to za wartościowe, za wartość dodaną. Nie wtedy, kiedy pojawi się taka opcja i my korzystamy z tego tylko i wyłącznie dlatego, że ta opcja się pojawiła. Jeżeli pojawiła się aplikacja mamy obywatel, i my chcemy z niej skorzystać, bo ona istnieje, to to już jest zły moment. My powinniśmy najpierw się zapoznać z tą aplikacją, Odpowiedzieć sobie na pytanie, czy ona w jakiś sposób ułatwi mi życie, czy ona mi w czymś pomoże, i tylko i wyłącznie wtedy z niej korzystać. I rzeczywiście, jakby będąc przekonanym, że ta aplikacja będzie dla nas wartościowa, poszerzamy w ten sposób mm, przestrzeń y, potencjalnego ataku bo każda dodatkowa usługa, funkcjonalność, nawet jeżeli kupujemy sobie siódmą parę butów, to to jest też poszerzenie przestrzeni zagrożenia, mhm. bo może być tak, że pomylimy buty, albo że zerwą nam się sznurówki w kolejnych butach. Gdybyśmy ich nie mieli, to, to mielibyśmy do, dotychczasowe sześć sznurówki przetestowane. Każda dodatkowa funkcjonalność, jakkolwiek byśmy jej nie nazywali do czegokolwiek by ona nie służyła, to jest poszerzenie yy, 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 przestrzeni zagrożenia. I aplikacja czy m obywatel, czy jakakolwiek inna również poszerza naszą przestrzeń zagrożenia, na tyle, na ile jej pozwalamy. Na chwilę obecną nie ma takich ujawnionych błędów bezpieczeństwa, które byłyby dla nas krytyczne i które stawiałyby aplikację m obywatel w złym świetle, ale to cały czas jest na chwilę obecną. Tak, bo niczego nie możemy być pewni w 100%, jeśli chodzi o prze tak. przestrzeń internetową. Ja dodam tylko, że Centralny Ośrodek Informatyki zlecił zewnętrzne testy bezpieczeństwa, które nie wykazały zagrażających bezpieczeństwu systemu podatności. Oczywiście tu mamy też pewne udogodnienia związane z logowaniem się, udogodnienia w stosunku do nas, tak? Jest biometria, dwuetapowa weryfikacja, o tym nieraz rozmawialiśmy w programie cyberprzezornej, jest szyfrowanie danych, są certyfikaty, więc, tak jak mówimy, w TORI. Ta aplikacja jest bezpieczna, ale pamiętajmy zawsze z tyłu głowy, że to, co jest w internecie, to nic nie jest w 100% bezpieczne. No dobrze, kiedy musimy mieć ze sobą plastikowy dowód osobisty, bo jak się okazuje, są takie. Dwie sytuacje, kiedy musimy mieć? Teoretycznie dwie, a w praktyce nawet trzy. Kiedy chcemy przekroczyć granicę, i kiedy rzeczywiście stanie się tak, że no, dzisiaj ta sytuacja jest na tyle niestabilna, jadąc do studia, słuchałem wiadomości w Radio Zachód, i tam mhm. były również do, dodatkowe informacje dotyczące aktualnej sytuacji na granicy, jeśli się nie mylę, albo w poprzednim wydaniu. Natomiast tak, to, to może być taka okoliczność, której będziemy musieli posłużyć się klasycznym dowodem. Druga okoliczność to okoliczność, w której chcielibyśmy złożyć wniosek o wydanie nowego dowodu. Mhm. Tam również nie możemy posłużyć się tym elektronicznym dowodem wygenerowanym w aplikacji M obywatel. I trzecia, która teoretycznie już nie powinna istnieć, ale która w praktyce jeszcze czasami się pojawia, to jest dostęp do infrastruktury krytycznej, a w naszym wydaniu najczęściej taki realizujemy poprzez dostęp do bankowości. Mhm. I teoretycznie nie powinno już być takich banków, które. Mogą zażądać od nas dowodu osobistego w wersji klasycznej, ale jeszcze niektóre banki nie zdążyły wdrożyć tych procedur. Jeśli się nie mylę, to od początku września już nie powinno być takiej sytuacji, że bank może od nas zażądać klasycznego dowodu i, i że absolutnie wystarczającym powinien być ten elektroniczny. Nie wszędzie jeszcze się to dzieje. No i teraz mam takie pytanie dotyczące przyszłości. Ty o tym już mówiłeś na początku. Aplikacje mobilne w przyszłości, czy one zastąpią tradycyjne dokumenty? Czy wyobrażasz sobie taką przyszłość za lat 50-100, kiedy nie będzie takich placówek jak NFZ, nie będzie urzędu skarbowego, powiedzmy. Oczywiście mówimy o, o budynkach, tak? Bo tak. same instytucje najprawdopodobniej dalej będą istnieć. Czy zmniejszą się kolejki? Jaką ty przewidujesz przyszłość dla aplikacji mobilnych? Czy nie będzie tak, że po prostu wszystko będzie za dotknięciem dosłownie naszej komórki. Czy wszystkie te aplikacje w końcu nie wylądują w naszych komórkach i nie będziemy w ogóle wychodzić z domu, bo też tak się może okazać. Czy to dobrze do końca, czy źle, to nie jest pytanie, które teraz Ci zadaję, tylko bardziej w kontekście tak. właśnie. Zamykając nie, oczy, widzę aplikacji. oczywiście Andrzeja Azajdla i jego mhm. książki, które opowiadają mnie mnie mniej więcej na, na to pytanie, ale ja nie za 5 i nie za 10 lat, ale za rok widzę czy mm -hmm. za dwa czy może e, e, też e, tak mm -hmm. e, e, widzę taką sytuację abstrahując oczywiście od wszystkich innych okoliczności związanych z tym kto dzisiaj w tych e, urzędach pracuje i m, w wypadku likwidacji takiego urzędu e, że taka osoba straciłaby pracę abstrahując od tych okoliczności wyobrażam mm. sobie to, że informatyzacja będzie szła w tym kierunku żeby zastąpić wszystkie klasyczne rozwiązania tymi e rozwiązaniami no dobrze, to na koniec jeszcze garść informacji. Aplikacja M Obywatel została pobrana ze sklepów Google Play i App Store już ponad 11 milionów razy. To dużo biorąc pod uwagę liczby obywateli w Polsce, jeszcze dodając do tego osoby, które są pełnoletnie, prawda? lub mają 16 lat, bo chyba od 16 roku życia można mieć już dowód do. Tego. Z jednej strony bardzo się z tego cieszę, a z drugiej strony to jest cały czas poszerzanie powierzchni ataku. Poszerzajmy ją, ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy jesteśmy pewni. Że to jest dla nas wartość dodana. Tak. Ja dodam od siebie, że idąc w niedzielę na wybory, zamiast tradycyjnego dokumentu potwierdzającego tożsamość, możemy wziąć ze sobą telefon z aplikacją M-OBYWATEL. Możemy. Tata? Za wspólnie spędzony czas z cyberbezpieczeństwem. Dziękuję Piotr Kuśnierz oraz nasz ekspert Grzegorz Boruszewski. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. To, to twoje popołudnie z wiadłem Zachód. Spędźmy je razem. Spędźmy je razem.